Majster, dobrze, że Jarek tego filmu nie ogląda. Mówię o projekcie. Dobra, majster. Ale może mnie wziąć na czeladnika, nie? To chociaż się trochę poduczę tam. A pamiętajcie, jak wam robi przyhamowanie takie, to klocki trzeba wymienić. Mistrzu, co teraz? Mistrzu, ratuj. Siema, siema, hejos. Słuchajcie, no klocki, wymiana klocków. Krótki, szybki film o wymianie klocków w Raptorze 700. 2006 rok. To jest ważne akurat, żeby zakupić do tego rocznika klocki. Czyli tak, wpierw odkręcam te dwie śruby imbusowe. Tutaj mam dwie śruby na klucznastkę. Mam nadzieję, że sobie poradzę bez zgrzytu. Dzisiaj kamerę sobie założyłem na głowę. Dostałem do GoPro 8 właśnie takie mocowanie na głowę. Już wcześniej miałem też, ale nie zakładałem tego. Najlepiej mi się podobało to właśnie mocowanie kamery na tutaj na tułów. W czasie jazdy bardzo fajnie nagrywa. Ale już tego nie używam, nie stosuję. O jacie! O nie, będzie takie proste. Lampę mam, to sobie podświetlę. O nie, będzie takie proste. Jakby się... O, poszło. To mamy. A teraz jeszcze tą. A tu będzie musiała być przedłużka. Spróbujemy tą, ale ta może się bujać. I zobaczymy, jak mi ta wymiana klocków pójdzie. Dobra, próbujemy. O, poszło. Ale dowalone. Kręcę ten filmik, żeby komuś było po prostu łatwiej to zrobić. To jest moja pierwsza wymiana w ogóle klocków. Nigdy nie wymieniałem klocków. Różne rzeczy robiłem przy motocyklu. I gaźnik cały rozbierałem, nie raz. I cały bak, łańcuch, zębatki, no oleje to wiadomo. No i teraz ma mi to całe zejść. Z tej strony zobaczymy. Cały zacisk musi mi zejść, ale nie schodzi. Ale nie schodzi, chyba to mocno trzyma. Tłoczek mocno trzyma. Poruszamy trochę hamulcem. O, zeszło. Pięknie. Oj, spadły. Jak dostały już blacha. No tak jeździłem. Jeden wyjazd. No, ja kupiłem klocki Delta. Taka marka. Jestem ciekawy, na ile starczą. Nie wymieniałem nigdy klocków, dlatego że nie wiem, może tak często zmieniam sprzęty, albo nie wiem, może mało hamuję. Ani w Husqvarnie tam 130 motogodzin nie wymieniałem. Ale pierwszy objaw, jaki jest, to po prostu taki metaliczny odgłos. Teraz już będę wiedział, jak się klocki kończą. A tu jeszcze muszę ten tłoczek, niestety, jeszcze wkręcić do końca, bo tyle mi akurat brakuje. Także jak jedziecie, hamujecie, słyszycie takie to wymiana klocków. A ja myślałem, że tam piach wszedł, woda, i dlatego teraz tak po kolei. Tłoczek wkręcany, blachę na tłoczkach też wysuwamy do siebie. Tutaj jeden klocek jest, o, tak jakby na takiej rynience. Drugi tutaj. No, w moim wykonaniu to chyba najlepsze filmiki wychodzą. Poradnik. No i co mam sobie zrobić z tymi śrubami?
Co? Mistrzu? 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 Mistrzu, co teraz? Mistrzu, ratuj! Mistrzu, nie ma jak zamontować śruby. Ale jaja. Co to ma hamować? Mistrzu, no chłopie, no chłopie. Nie no, takiego odcinka to nikt nie ma. Tak to jest, jak wszystko mi powypadało z ręki i nie wiem. Ale to przynajmniej będziecie wiedzieli, jak nie robić. Prosta. Ile to robot? Hop. Ale na pewno tak to było. Inaczej nie mogło. Trzeba jeszcze mechanika jakiegoś, wiecie? Oprócz Blacka to jeszcze jakiś mechanik by musiał tu być. Jest wszystko powypadało. Hop. Oj jacie. Bądź tu mądry i pisz wiersze. Tak to musi być, przyjacielu. No i widzisz, i dlatego nic mi nie pasowało, a teraz wszystko mi będzie pasowało. Proste. Czyli tak to róbcie, nie? Nie róbcie tego tak, jak ja to wcześniej zrobiłem. To na pewno nie będzie dobrze. No jacie. Tak to się robi. Aż coś musi pchać, nie? Ściskać te klocki. A nie, ja tu kładę, nie? To mi spada. Pierwsza wymiana klocków w Raptorze. To już historia. Tak wyglądają stare. Na razie, trzymajcie się. Ja to powiem jak małysz. Ja jestem z siebie zadowolony. Nie, jak żyła. Piotr żyła, nie. Piotr? Nie wiem. To jest model dopiero. To jest agent dopiero. No, wszyscy robią takie krótkie odcinki z tych wymian klocków. Siedzi. Nie ma lipy. Nie wiem, no może się komuś ten filmik akurat przyda. No, będzie miał Yamahę i wymianę klocków. Jeszcze silnika nigdy nie rozbierałem. O kurde. To by dopiero było kwas. No dobra, próba generalna. Trzeba podpompować. O, już zaczęło hamować. Bajka.